Patryk Kaczmarczyk, zdaje się, że zmotywowany jak nigdy, albowiem staniesz do swojego rewanżu, zdaje się, że upragnionego z Robertem Ruchałą. Czy właśnie to jest dobra myśl, że ten rewanż jest taki upragniony? To znaczy, wiesz co, ten rewanż jest dla mnie w tym akurat momencie drugoplanowy, bo numer jeden to jest ten złoty pas, który jeszcze przed chwilą przymierzałem i pasuje mi jak nic innego, także koniecznie musi być w mojej garderobie i będę walczył tam do samego końca, żeby przywieźć go do Radomia. Patryk, Mamet Khalidow kiedyś po walce pierwszej ze Scottem Askamem powiedział, że to była walka, która miała wyłonić nie tyle plan, co antyplan na swojego przeciwnika. Wy znacie się już z Robertem w pewien sposób doskonale, bo nie tyle walczyliście, co też widzicie na bieżąco swoje pojedynki. Czy ty myślisz, że to właśnie będzie dobra myśl, żeby mieć antyplan na swojego przeciwnika? Wiesz co, no mam na nich jakieś tam kilka myczków naszykowanych, ale ja nigdy nie mam jakiegoś tam szczegółowo ułożonego planu, że dobra, pierwsza runda zaczynam tak, druga tak, trzecia tak. Nie, czegoś takiego nie mam. Po prostu mam jakieś myki, które trenuję przez cały obóz i staram się wykonywać ciągle. I wiesz, no tak jak było, nie wiem, na Daniela te kolana, były też inne rzeczy, jakieś tam taktyczne, o których mówiłem, a po prostu no, czy to wejdzie i w której rundzie. Cisza, panowie. No, jak się zachowują, to mistrz kategorii półśredniej. Już na ten, już nakręcam konflikt, wiesz o co chodzi? On już tam jakieś wycieczki na to 6-6 robi, także... Nie będzie walczył z nikim 6-6. Nie? No właśnie, no. No dobra. No dobra. O czym rozmawialiśmy? No i właśnie, o planach, antyplanach. No nie mam jakiegoś szczegółowego planu, mam myki, które postaram się tam przemycić w trakcie walki i zrobić nimi jak największą krzywdę. Patryk, kiedy spotkałeś na lotnisku Roberta, co się pojawiło? Iskierka podekscytowania, zdenerwowanie, ekscytacja, czy jeszcze coś innego, czy po prostu zdziwienie? Żadnego zdziwienia, totalna obojętność, dlatego że wiedziałem o tym, że Robert leci też do Stanów. I co? Nic, totalnie. No, dla mnie to jest naturalne, że on jeździ do Stanów trenować, bo wiedziałem już o tym wcześniej i to nie było żadne zaskoczenie. Po prostu spotkaliśmy się w samolocie. No, wiadomo, że ciekawa historia, ale no nie wiem, nie miałem z tym żadnych emocji tak naprawdę. To ja jeszcze zapytam, tak kończąc te wszystkie myśli. Patryk, ty byłeś w pewien sposób wściekły, ale tak pozytywnie po tej wygranej z Rutkiem. Czy ty byłeś zdenerwowany na kibiców, na nas dziennikarzy, że w pewien sposób tak, a nie inaczej postrzegaliśmy ten pojedynek? To znaczy nie wściekły, wiesz co, bardziej na pewno gdzieś tam irytowało mnie to, że jak mnie wszyscy skreślają. Nawet nie wiem, czy to nie ty mówiłeś z jakimś kolegą swoim na jednych z KSW, gdzie robiliśmy wywiad, że to jest mismatch, tak, że to jest jakiś mismatch, że ten, wiesz. Także no pokazujecie, że jak mało wiecie o tym sporcie tak naprawdę, bo wiesz, no porozmawiać możemy, ale jak idziesz na salę i trenujesz tam 11, 12, 13 lat, to ta perspektywa się zmienia i tak naprawdę widzisz, że każdy zawodnik ma szansę na zwycięstwo, tym bardziej na tym poziomie. No, może nie brzmiało to do końca tak, ale też masz w pewien sposób rację i pokazałeś nam wszystkim, że trochę musimy jeszcze się nauczyć. No dobra, a to gadanie o twoim cardio, no bo to też o tym się słyszy, tak? Że no Patryk Kaczmarczyk nie ma cardio, a na 5 rund to w ogóle i tak dalej. Komentujemy. No wiesz co, już co chwilą muszę rozmawiać o tym cardio, no może umówmy się tak, że zaprezentuję w sobotę i to będzie najlepsze, co mogę w tej sytuacji zrobić, ale też słyszałem jakiś podcast czy wywiad, no muszę to powiedzieć, głupek, mówił o tym, że po prostu, że ja zdychałem na przykład w trzeciej rundzie z Danielem Rutkowskim, nie? Co jest totalnie nieprawdą, bo ja po tej trzeciej rundzie normalnie wstałem, ja byłem gotowy robić kolejne, nie? Nie miałem czegoś takiego, że zdychałem. Faktycznie, mogła ta runda iść na korzyść Daniela, bo on gdzieś tam zdobył plecy, więc to jest dominująca pozycja, nie wiem, nawet w jiu-jitsu jest punktowane jako 4 punkty, czyli dużo. Ale ja tam nie zdychałem, to nie było tak, że ja miałem jakoś, nie wiem, że walczyłem o przetrwanie, o życie. On mi w niczym tam nie zagroził. To nie była runda, w której ja musiałem, nie wiadomo, jak zdychałem, to na przykład w walce z Michałem Sobiechem. No to okej, zdychałem, ale on też zdychał. I zdychaliśmy we dwóch na przemian tak naprawdę w tej walce. I przez to była świetna walka. No ale jeżeli mowa o tamtej walce i mówienie o tym, że ja zdychałem, no to przepraszam, ale się nie zgadza. A ty wziąłeś te rundy troszeczkę na przetrzymanie, będąc tak pragmatycznym, bo wiedziałeś, że te dwie pierwsze wygrałeś? No kurczę, nie będę tak mówił do końca, bo nie byłem wtedy jeszcze w walce taki, to znaczy inaczej.
czułem, że na pewno te knockdowny dały mi bardzo dużą przewagę, ale no nie wiedziałem, co się dzieje na kartach punktowych. Chciałem wygrać również trzecią rundę. Zadawałem tam mocne uderzenia i tam naprawdę nie było jakiejś mega dominacji moim zdaniem w tej trzeciej rundzie. Po prostu zdobył te plecy i tylko tym wygrał tą trzecią rundę. A tak to, no nie wiem, ja przynajmniej nie czułem w tej walce się gorszy w żadnym aspekcie. Okay. Patryk, widziałeś walkę ostatnią o pas BMF Gaethiego z Hollowayem? Oczywiście, że tak. Dobra, to powiedz mi, czy ty byłbyś gotów, wiedząc na przykład, że no, decyzją przegrywasz walkę z Robertem, inaczej, odwrotnie, gdybyś wiedział, tak? Gdyby były, nie wiem, statystyki jawne albo inaczej, twój narożnik powiedziałby, 4 rundy wygrałeś. Aha. Czy byłbyś gotów na to, żeby w 5. rundzie jeszcze zaryzykować na tej końcówce i ponapierdzielać się tak, jak oni się tam napierdzielali z Robertem, żeby zakończyć to efektownie, a nie decyzję? To znaczy, wiesz co, no jak jestem zdrowy i jestem, wiesz co, w pełni przygotowany, to ja nigdy nie unikam tej walki bezpośredniej, raczej zawsze staram się zająć środek i nigdzie nie uciekać od walki. Także no w każdej mojej walce staram się trzymać ten środek, wywierać presję. Także no nie wiem, chyba inaczej nie potrafię i przez to dobrze się ogląda moje walki, bo gdzieś tam no wszystko możecie mi zarzucać, ale zawsze jak jest ta moja walka na karcie, to jest ona wymieniana gdzieś spośród tych najciekawszych. Śledzę te media, widzę, że ludzie czekają, także no to mnie cieszy, że za każdym razem jak wychodzę, to coś ciekawego się dzieje. Ten tydzień jest dla ciebie też pełen emocji, no bo w zasadzie zaczął się od tej konferencji prasowej w poniedziałek w Warszawie, więc wyjazd do Warszawy, trzeba było się pokazać, porozmawiać, ale poświęcić trochę. Na szczęście. No ale jednak, już tak naprawdę początek obowiązków medialnych już jest na początku tego tygodnia. Ty w międzyczasie zbijasz wagę, musisz też zadbać o siebie. Jak udaje ci się to połączyć? No bo ty jesteś, tu stoisz na ściance w trakcie zbijania tej wagi na kilkanaście godzin tak naprawdę przed tym momentem, kiedy trzeba wejść na wagę i powiedzieć, tak, zrobiłem limit mistrzowski. Jesteś uśmiechnięty, swobodny. Nie widać też takiego strasznie ciężkiego tego zbijania po tobie, nawet jakiekolwiek, bo ono nie było. No, jestem odpowiedzialnym zawodnikiem od 3 walk tak naprawdę, bo to od walki z Pascalem Hincenem, tak naprawdę od tych przygotowań do walki z Pascalem Hincenem, czyli po tej przegranej z Dawidem Śmiałowskim, akurat tam mi to dało bardzo dużo do myślenia, że muszę się zdrowo prowadzić, nie mogę tam zarywać nocek, nie mogę jeść wszystkiego na całą ochotę. No i od tamtej pory już ta waga idzie mi bardzo, bardzo lekko i mam nadzieję, że teraz też tak będzie, bo jeszcze kilka kilogramów trzeba dociąć, ale to nie jest, to jest bardzo mały problem w obliczu tego, o co walczę, także... Jasne. Okej. Okay. W takim razie my ci serdecznie dziękujemy za rozmowę. Na pewno będzie jeszcze coś do pokontynuowania po ceremonii oficjalnej ważenia, która już przed nami jutro. Ostatnich w miarę spokojnych godzin ci życzę i do zobaczenia jutro właśnie na tym ważeniu. Również dziękuję i no, do zobaczenia w sumie jutro. Chciałem powiedzieć w sobotę, ale no, jeszcze widzimy się jutro. Tak jest, widzimy się jutro. Dziękuję Dzięki bardzo. Serdecznie. Dzięki.